Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i po bardzo długiej przerwie oraz latach walki z komputerem. Czemu w sumie latach? Dobra, mniejsza o to. Nie będzie źle. Po prostu latach walki z komputerem i jego smażeniem się procesora. Wracamy do nagrywania i do Retropolis. A więc tak, bez zbędnych cergieli, bo i tak już zbytnio przedłużyłem wstępa. Lecimy dzisiaj z szamanem, którym chciałbym zaliczyć coś, ale jak tak widzę, co szamana już tutaj zaliczyłem. Nawet nie wiem kiedy, na jakim poziomie trudności. No niestety. A co zaczęłoby tylko tyle, że musimy pustynię brać tym razem pod szamana. A nie ukrywam, póki co mam większą ochotę na las niż pustynię jako tako. Dobra, trudno się mówi. Mam ochotę na szamana i na las, ale na las się już zaliczyłem, więc lecimy z pustynią, szamanem. Zerówka. Głównie dlatego, że nie ukrywam, po prostu mam ochotę sobie pograć szamanem. A ponownie miałem długą przerwę i dużo stresu związanego, jak mówiłem, z smażeniem się procesora, więc tak. Dzisiaj powracamy znowu na zerówce. Ale następne podejście obiecuję już będzie wyższy stopień. I dobra, co my tu mamy? Ponownie próbujemy z bezdystansowców. To może być ciężkie, ale czemu by nie? Spróbuję, szczerze. Domek, oczywiście. Ser, zboże. Mam ludzi tutaj. I zobaczymy, co z tego w ogóle wyniknie, bo jednak. Nie ukrywam, chociaż jestem przygotowany mniej więcej na to, co może się stać. Bo tym razem przynajmniej staram sobie się odświeżyć trochę pamięć z takich kwestii, co jednak tak. Przerwy robią swoje i to, że w sumie nie pamiętam, jakie karty mam dostępne dla szamana, a jakie nie. Też może zrobić swoje. Ale dobra, idzie dwóch wrogów, przyspieszamy to. Wrzucamy kolejnego takiego, zboże, ser. I w sumie teraz pozostało tylko czekać na przeznaczenie. Tutaj duszę za każdą kartą na cmentarzu. Ciężko tego używać póki co. Dobra, skrzynka. Kamienna skóra, fajna rzecz. Złoto, fajna rzecz. Karty. O, Banshee. Ale to jest ta sztylnia. I, a tego przerobię, nie ona. To jest dystansowiec. A mam grać bez dystansowców. Wieża strażnicza. Dobra, weźmy kamienną skórę, w ten sposób przynajmniej będę mógł czynić moją armię prawie że nieśmiertelną na wczesnym etapie. I garncarstwo, serek. Zostawimy jeszcze trzeciego. Nie wiem, czy to jest aż takie potrzebne, ale tak, zrobię to, zarzucimy kamienną skórę, będziemy się cieszyć, co może w ogóle, tak. Super. Chodźcie szybciej, macie kamienną skórę. I tak, handlarzu, co by tutaj dla nas masz? O, super. I teraz tak, cmentarz. Okej, to jest super opcja. Dodatkowy oni nie. Sklepik z serem albo mury. Powiem szczerze, dużo tu jest ciekawych, ale... Zaryzykuję z tym. Kwiat duszy, no, oczywiście. Za większą cenę, no niestety, dobra. Nie są to może najlepsze opcje, ale powiem wam szczerze, biorę to głównie dlatego, że jeśli tego nie wezmę, to po prostu z jedną kartą ich to się nie wyrobię na obronę i inne takie ogarnianie. Tak to chociaż jest jakiekolwiek szansa. Dobra. Dobra. Wyższy poziom, usuń kartę, zdobyć kartę. Jest jakaś dobra karta. Grzyb. No grzyb. Szczerze byłbym skłonny wziąć grzyba, ale poziom przywódcy też istotna kwestia. Wy przychodzicie tam. Tu jesteście już ulepszeni. I teraz tak. Strażnicy nie. I jeszcze jednego wam tutaj dostawię. Sklepik z serem. I powiem szczerze, na tym etapie już jestem gotowy chyba ogarniać bardziej drugą stronę. Jako że no, dopóki nie dojdzie za dużo tych następnych wrogów. Czyli mówiąc po ludzku chyba do następnego, a w ogóle zobaczmy ile zarobię za to. Nic. Dobra, czyli jako że oni są odporni na klątwy, to po prostu za nich się nie zarabia.
Ej, kiepska sprawa. A w takim wypadku przetasowanie. Kwiat duszy jest póki co. Bezużytecznie. I dobra. Tym wszystkim już nie trzeba przejmować. Teraz zboże poziom drugi. O. O. Wysoka kapłanka, ze 100 zł, to jest super. Tej zboże poziom drugi też super sprawa, ale wiecie, no. Wysoka kapłanka, no. To jest po prostu darmowa okazja do przetrwania. Jakiegoś trudnego ataku. Ojej, dobra, w tym momencie nawet nie będę czekał. Mówię szczerze, biorę dom, czuję, że dom jest najbezpieczniejszą opcją. Tak, tak, tak. Oczywiście kolejność zepsułem. Wydarzenie. Jakieś misje albo poziom dowódcy. Misje mogą być fajne, ale poziom dowódcy jest bezpieczniejszą opcją, bo teraz już 3 dusze na kartce w cmentarzu. To powoduje mniej więcej tyle, że jeśli dostaniemy kiedykolwiek żniwiarzy, a nie pamiętam, czy mam ich dostępnych, to będą łatwo zdziesiątkować w roku. Ja, dobra. Ser. Zboże, żeby było, tak, tak. Mam 4 karty, dorzucimy tutaj. I w sumie już dobry zarobek za to będzie. Ale powiem szczerze, i tak chcę z tym poczekać. Ta karta dosłownie będzie moim taką rezerwą, jak będzie kiepska sytuacja. I to był błąd, tak trochę. Teraz wyrzucić, a chwila, tak. Tak, 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 tak. No, niestety trochę potracę dłuższy na co. Mogę mieć dużo więcej, ale trudno się mi. Moja głupota jak zwykle boli. Połowę złota za poziom przywódcy. Pogrzeb. Będzie to bolało, ale biorę. Powiem szczerze, wiem, że powinienem lecieć za achievementami, ale jako tak jakoś do... Nie jestem przekonany. Okej, wieża albo domek. Wieże będą przydatne później. Na drugiej tej linii postaram się poustawiać. Póki co jeszcze. No więc szczerze nie czuję aż takie potrzeby. Dobra, to jest 5, to jest 4, czego kilku jest ulepszonych. Okej. Cześć, handlarz. I czy masz coś dobrego? Dom przeceniony, no. Tego muszę skorzystać i w sumie mury. Wcześniej czy później będą się wystawiać. No nie ma co się oszukiwać. Nie trafiałem się w nagrodach za bardzo. Dobra. To? Oczywiście garancarstwo powinno być pierwsze, ale kolejność mi się zawsze będzie mylić. Dobra, 5. I będzie jeszcze tak i ser. Oczywiście. Oczywiście, że wezmę ser. I szybko, 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 może się uda. Oczywiście, że dostanę jednej karty, na której mi teraz zależy. Dobra. No to strona będzie już teraz dobrze chroniona przez jakiś czas. I teraz rekrutujący. O, to jest ciekawa sprawa, powiem wam szczerze, on jest dobry. Dobra, to co w ogóle? Bo może dać nam coś, co nas uratuje. Z drugiej strony może też limitować moc nasze możliwości. A 3 domy to jest ogólnie dobry wybór. Dobra, bossu nadciągaj, teraz kamienna skóra albo dom. Może nie być to naprawdę rozsądna aż taka opcja. Wieżyczkę postawię gdzieś tu. Ale tak. Mówiąc szczerze, wolę zapewnić sobie zapas domów, niż potem płakać, że mi ich zabrakło. Jak będzie jakaś naprawdę krytyczna sytuacja czy coś. Dobra, ser będzie niekorzystny, bo stać na tym 10 monet. Ale z drugiej strony 20 dusz będzie dzięki temu zamiast. Ilu tam zamiast chyba 16. Więc zawsze jakoś to się wyrówna. W sumie. Trzeba wiem. Ta wyrówna się. Ta strata nawet z nawiązką, ale dobra. Mniejsza. I ta wiem, że mogę przytasować. W sumie użyję już tego. Halo, armia, no. Czasem mnie dziwi po prostu sposób działania tych oddziałów. Ale dobra, 51, 52, no patrzcie ile kasy tutaj po prostu w tym siedzi. I teraz tak, bonus do ataku, lepsza karta, legendarna karta, gniazdo w rubli. Ojej, no nie wierzę, no. Aha. No nie, no to piękne gniazdo w rubli, takie. Z drugiej strony też jest potężny, ale... Mm.
Ja nie jestem w stanie po prostu mówić wróblom. Dobra. Tak. Można być głupota, ale w tym momencie postawić tu jeszcze wróble i ta strona powinna się wybronić spokojnie. Dość w takim razie musimy skupić na tej stronie, czyli na prawo. Z wystawieniem oddziałów, armii i wszystkiego. Okej, kolejna chałupka. Super, mamy zapasy szczurów spore. No to teraz tylko pora znaleźć coś, co będzie w dobry sposób wykorzystywało te szczury. Okej. Dobra, już widzę, że sama jedna wieża to niekoniecznie. Albo ten szczur tu przeskoczył, ale... Okej. Wróbel i jedna wieża na pewno sobie radzą. To prawda kosztem trochę delikatnego podgryzienia muru, ale... Nie jest to akurat problem, z którym bym sobie miał nie poradzić. Więc dobra, tutaj co mamy? Totem. Mogłoby być, ale nie, tu... Oczywiście... Super, i tu... To też jest niezłe. Albo są niezłe, muszę wam szczerze powiedzieć. Wezmę jednak ziggurat. Wydaje się sensowniejszy. Okej, okay, delikatne wsparcie tutaj zarzucę, co? Bo czemu by nie? To stracę na tym 15. Ale 4 razy 5 to 20. Dobra, będę na plusie ponownie. Więc tak. Użyję, żeby tylko użyć. Jeden serp, tak. I jest super sytuacja. Garncarstwo, tak. Zboże mogę zarzucić, bo i tak mam zapas wszystkiego. Tutaj kolejne sery, tak. Weź handlarz. Przyjmę jednego sojusznika za 60 zł. Ciekawe, ale nie. Tak, tutaj podwójne mury oczywiście. Jest też naprawa. Wydaje wszystko. Daje po prostu wszystko, dosłownie. Nie zostawiam sobie nic, ale żałować tego nie będę. Jestem pewien. A, szybko, szybko, szybko. Chyba dostawię jeszcze tutaj na wszelki wielki. I w sumie, jeśli była sytuacja, w której będę potrzebował naprawdę gotówki, w sumie tak jak teraz, po części. Znaczy, jak to podkreślam, po części, to... A, dobra, raz się żyje. Będę tego pewnie żałował, ale nie będzie. Dobra. O, jakiś quest. Slumsy, nie jesteśmy gotowi oczywiście. Tamte mury niech rozwalą. Mówię szczerze, po prostu... Na początku niech je rozwalą. Po fali po prostu je odbudowujemy od razu. I tam dostawiam wieże i inne rzeczy. Rozumiem z góry to. Ej, kamienna skóra na nich, bo jest ich tu dużo, więc... Tak, a w ogóle kamienna skóra chyba tylko inaczej teraz działa. Możliwe, przecież pewnie nie jestem, dobra. Jednego tutaj, żeby nie czuli się pokrzywdzeni i samotni. I pod... naprawiam trochę mur. Sytuacja szczerze wygląda na planowaną. Okej. Okay. Ej, to ja wiem, że... W sumie dobra, to było głupie. Mógłbym ich tu wysłać wcześniej, może by zdążyli jeszcze przed falą. Nie, dobra, zdążą. Zdążą przed falą, jest... Dobra sytuacja. Okej, okay, tutaj ponownie, czyli już 28, 340 zł jednym kliknięciem, super. Ziggurat za drogi. Ale już to naprawi. Tutaj nie. I jedno pole przerwy. Jak mnie nauczyła już granie jednokrotnie. Ja oczywiście głupio o tym zapominałem. Tutaj teraz tak, planista. Nie. To mogło być fajne. Tak, wezmę to. Zawsze trochę wzmocnię przynajmniej to, co już miałem. I teraz przywoływać ciemną. O, dystansowy, no nie. Dobra. To bierzemy wieżyczkę. Tam mają wystarczająco ogarnięte wszystko. Tak, ser, do widzenia. O, wieżyczka. Nie stać nas. Dobra. Nasze finanse kryzysowe się przydadzą przynajmniej na coś. Jednego okolite tutaj, bo jest ich mało. Naprawa jest gdzieś potrzebna. A, to delikatnie, dobra. I przy następnym przetasowaniu, jeśli dostaniemy ich z powrotem, to będzie można już nałożyć trochę rzeczy może. Trzeba to, tak, ty tutaj, ty tutaj. Kwiat duszy, niby coś teraz bym mógł już dać w sumie. Tych okolitów, bo tu jest jeden, tu jest trzech. Będzie tego żałował, ale niech będzie. Zarobię sobie kosztem akolitów pomali, tak powoli umierających. Okej, okay, hercownik.
Czy żeby tu jeszcze jakiegoś harcerzyka trzeba było dorzucić? Nie, dorzucimy tam. I co? Jak tam sytuacja? Poza tym rzeczywiście mury nam padają, co mi się nie podoba. A wydaje się, że jest dobrze. Ekspansja terytorium, legendarna ulepsz. Legendarna wódz. Nie, nie. I szczerze bym powiedział, że tak. Gniazdo wróble. Dobra. I szczerze dostawię znowu tutaj. Bo jak widać, ta strona ma już wróbla, ma wieżę. Dostawię tutaj, potem tam też coś się dołoży, będzie dobrze. Mhm, tak. Ser. Ponownie naładujmy to na później. I... No, a potem następny wróbel czy coś pójdzie tutaj, oczywiście. Wystarczy jakoś to wyrównać. I hej, handlarz, masz coś dobrego? Nekromancja. Nie. Że chyba nie mam już muru, więc ten mur wezmę. I w sumie może nie, też nie jest złe. Dobra. Brakuje gotówki. No to pożyczka z zaświatów, chociaż... Nie, pożyczki z zaświatów jeszcze nie będę brał. Jeszcze nie jest aż taka sytuacja. I tu może być trochę niebezpiecznie z tym, co robię, ale sądzę, że to dobra decyzja. No dobra. Jesteśmy z powrotem. Była delikatna przerwa i wracając. Wiem, że to jest, może wydawać się głupiej w ogóle, ale tak, powiem szczerze. Wróbel, jak widzicie, i tak będzie działał. Wierzę niekoniecznie, ale jeśli już wierzę, będzie działać, to będzie skuteczne. Więc tak, po prostu zostawiam w ten sposób. Tutaj dostawiając wróble ewentualnie, tutaj jakieś wieże i inne sprawy. I wchodzimy właśnie w okres, w którym pojawiają się łasice. W sumie to są... Nie wiem, co to jest. Oryginalne to były łasice. Ale tutaj ciężko mi określić. O, laleczka wudu. Powiem szczerze, karta sama w sobie nie jest jakaś taka wyjątkowa, ale... No, ja żal jej nie wziąć. Ponakładam na nią milion dusz, będzie to super. Okej, giermek. Nie jest to najlepszy wybór, ale biorę oczywiście z przyjemnością. To jest tak 40 dusz. I plus jeszcze tam się... Jakąś dwie dusze. A dobra, tak, związku się aktywowało tam te dusze. Oczywiste, przecież. Więc jeszcze to, to. Mogę tego użyć gdziekolwiek. W sumie to różnicy mi nie robi. I uwaga, uwaga. Na krytyczną sytuację mamy klątwa 54. Jest to jakaś dobra rzecz, ale wiecie. Karta, która będzie miała. Która po prostu w sytuacji kryzysowej może tak nagle wystrzelić. 54 obrażenia na raz, no co? Przyjemna sprawa. Dobra. Dobrze, dobrze, wróbel. Rozrzucaj, rozrzucaj swoje kamienie. I teraz tak, giermek stoi tutaj. Niech on się po prostu szykuje na swój czas, kiedy zostanie już królem królewskim. I teraz tak, złoto, usuń kartę. Kamienna skóra, usuń kartę, może. Mówię szczerze, że tam, pora usunąć kartę strażników, która nie być przydaje do zwiększenia pojemności cmentarza, ale poza tym jest totalnie bezużyteczna dla naszej sprawy, patrząc na coś. Nawet nie chcę po prostu ryzykować, żebym przez przypadek postawić coś potem nagle. No, twoje wielkie starania do przejścia gry bez używania dystansowców spadły na niczym. Więc tak, nadciągają bossy znowu. W takim wypadku użyję też znowu tego, by tylko mieć aktywację na większą ilość. I czy idą z obu stron? Tak, idą z obu stron, dobra. Dawaj, Ziggurat, pokaż, na co cię stać. Jajo. Oczywiście, że bierzemy jajo, no. Wiecie co, mam teraz chyba najpartowniejsze podejście ze wszystkich. My, mówiąc wprost, dostęp do dwóch najpotężniejszych jednostek elitarnych w grze. Przepraszam, tylko od każdego doradcy. Nie jest aż takie dobre, ale dobra. Elementalista. Okej. Okay. Albo end. Chociaż wezmę elementalistę. Nie jest najlepszy, ale można scalić. Nie, dobra. Dobra, to się aktywowało, szybko ładuję duszy, rozbudowa albo strzykawka, a też nie mam niczego takiego szczególnego, co by się przydało, co? Wezmę rozbudowę. Jedna rozbudowa nie jest niczym złym, zawsze ulepszy się tutaj wróbla, będzie dobrze. Okay. I to jest tak, ulepszamy wróbla, jajo kładziemy dosłownie tutaj i niech się powoli wykluwa. Potrzebujemy 500 kasy z tego wszystkiego, nie? Dusze, jak widać, się łatwo tutaj naładowały.
Więc przyjemna sprawa, co tak, to tak i... Będę tego pewnie za chwilę żałował, one. Dobra, wystawimy elementalistę z tymi kilkoma duszkami. Wiecie, nie tak, żeby to był jakiś wielki problem czy coś, po prostu weźmiemy. Jest aktywowany jako dystansowy druid, najlepsza jednostka z gry, nie... Czemu ja sobie to zrobiłem? Dobra, mniejsza. Bierzemy to i farmę grzybów. Dwie rzeczy, które mogą nam znacznie umilić życie. Dobra, więc taka fabryka grzybów tutaj. Straż pożarna, nie stać nas na nią oczywiście. Ale za chwilę się to wszystko zmieni z tego co widzę. Też postawimy na jakimś jeszcze pierwszym planie, żeby nie było niejasność. On też jest dystansowy? Nie! Nie wierzę, że elementalista też jest dystansowcem, jak ja mogłem być takim idiotą. Cóż, to jest swoje własne głupie niedopatrzenie ze względu z druida, bo ja użyłem czegoś innego, co jest strasznie słabe. No cóż, stało się. W tym wypadku mój challenge już teraz nie ma najmniejszego sensu. Dobra, usuwamy zboże i w tym momencie jak będę widział już druidów czy jakichś innych fajnych dystansowców, nie ma co się po prostu powstrzymywać. Jakim open trzeba być, no nie wierzę, po prostu. Tak się starałem i oczywiście musiałem wpaść w własną pułapkę umysłu czy coś. Jak zwykle tak zwał. A to tutaj. To teraz tak. I zobaczymy jak z tej strony. Ładnie. Dobra. Odciągają różniejsze jakieś rzeczy, nie? Kawaler, oczywiście. Nadal pilnujesz wewnętrznych murów, jak będziesz szczurem królewskim, czy jak to się tam nazywało. Wtedy pogadamy o twoim po prostu wyjściu do ludzi. Przecież nadal preferowałbym jakby zrobić coś, co pozwoliłoby mi, jak to się nazywa, multiplikować ciebie i twoje możliwości. A dom, usuń kartę, położę przywódcy. W tym momencie poziom przywódcy jest jedną nadzieją na to, że coś osiągnę, więc to... Odciągałem bossy. Tu jest ich jeszcze dużo. Tu... Mogę jeszcze ktoś to. Ale tu jesteś tylko ty, no. Farma grzybów, dobra. Tutaj ile mamy? Klątwę 178. Przyjemna sprawa, no. Będę się już teraz aktywować, czy czego chcę, czy nie. Dobra. Jajko poziomu drugiego, teraz tak, okolica. Pracownik, elementalista oczywiście. Dystansowy, z którym zresztą wszystko by nie dopatrzyłem. Tu też aktywujemy, tutaj padają powoli, to lepiej być aktywny po prostu. Już potem płakać. I to jest tak. Jajko poziomu drugiego, no. Niech się wykluwa. Z jednością dla wszystkich kart wojskowych ulepszy, albo legendarka. O, to będzie dużo dawać kasy wcześniej czy później. Że rozwiążę tu łatwo problemy nasze z kasą, więc te. Czemu by nie? Kwiat dłuższy. Byłoby to strasznie głupie, ale niech będzie. Że chyba co zrobię nawet. I tak, teraz nie ma co już się przejmować. Wojownik. Ważna karta. Banshee też. Skoro już raz zepsułem, to. Cóż. Mogę psuć już za każdym razem, nie przejmując się niczym. Dobra. Dosyć to głupie. Tak, zarzucamy. Wojownika, Banshee, akolitę, ważymy. Ej, niech nie zaciąga nasza śmierć. Aby tylko była szybka. Niestety smutne. Naprawdę smutne, przynajmniej dla mnie. Z tym wszystkim. Te wielkie, wspaniałe starania na nic. Nie, nie ma co czekać, jeśli nie będzie to się zmniejsza swoje koszty, nawet jeśli to jest w talii. Więc tak, ile mamy 7 kart. No, czekałbym jeszcze chwilę. O, tutaj też, kolejne. O nie. Dobra. Padnie mi jeden mur, niestety. Ale przy kolejnym będę już stawiał następną linię oporu. Wróciłem z harcownika. Banshee. Elementalista. Niech rozwalają po prostu co chcą. Poradzimy sobie. Karta jakaś dobra.
Nie, nie ma żadnych dobrych kart. To jest największy problem. Ale dobra, teraz co my tutaj jeszcze mamy takiego niepotrzebnego? Ser bym zostawił, harcownika jednego można się pozbyć. Tylko że teraz mamy już duży wybór. A to co masz do zaoferowania? Umocnienia. Elementalisty, no mamy już elementalistę. Tak, definitywnie umocnić kart. Umocnienie jako karta jest potężne. Dobra, idźcie tam. Oczywiście. Tak, tak. Czy jest coś jeszcze takiego? Ser. To też wyrzucę, byleby tylko mieć więcej. Dokładamy dusz. Ty, możemy zdetonować. Tutaj nie ma co się... Po prostu... jakimi słów. Dobra, mniejsze. Tak, tak. Chociaż... Nie, dobra, dostawmy lepiej jego. Umocnienia też ważna sprawa, nie będę zaprzeczał. Bezpieczny jest chyba jednak w momencie, w którym mamy, jak to się nazywa, stabilną armię, tylko mocno. Jedną branż tutaj też można zostawić, patrząc na to, że w sumie... Ja zauważyłem, że prawie wszyscy tam nam padli. Okej. I mamy dwie legendarne karty, że tak nazwę. Myślę, że obu bym postawił tam. To będzie kłopota. Więc tak. Karex tutaj. Niestety prawdopodobnie szybko mi padnie przez głupotę ludzką i tak dalej. Jak jest dużo wytrzymalszy, dlatego też mniej się trochę niego boję. Usuwanie karty, czy jest jeszcze coś, co mogę usunąć? No, pomału chyba. Można garncarstwo wyrzucić. Natomiast jeśli chodzi o resztę, to strażnik królewski, nie szczur królewski, zawsze się to myli. Idzie tutaj i brakuje mi szczurów. Niestety, brakuje mi szczurów. Obawiam się, że w takim wypadku szybko mi padnie zarówno strażnik, jak i Karex. Pamiętam stary czas, bo mówiłem szczerze, z szamankiem to był. A bo tam jest jakoś niemożliwe do przegrania, jeśli miało farta i się trafił na cmentarz. Bo tam wtedy, w tamtych czasach swoje cmentarzysko to było coś w zasadzie. Jeśli się dobrze orientuję, to chyba to było nawet, konkretnie mówiąc, testowanie co jakiś tam czas, znaczy mówiąc jakąś tam ilość dusz, dokładnie mówiąc, nie pamiętam jaką, darmowych mieszczurów. Niestety się trochę pozmieniało, teraz już tak pięknie nie jest. Ale tak. Dobra. Nadciąga bossu. I szczerze, może nie jest najmądrzejsza opcja, ale czuję, że cokolwiek mam tu zrobić, cokolwiek to miało, nie miało być. Najmądrzejszą opcją, rzeczą jednocześnie, jaką mogę zrobić, jest wzmocnienie Karexa tymi pancerzami. O, wieża, wieża, wieża. I to też, bo to może być coś dobrego. Wieża duchów. Dobra, nie jest najgorsze. To można aktywować też, bo to już jest na pozytywnym koszcie. To tutaj, tak, tak, do widzenia. Cownik, wieżę duchów jedną tutaj można postawić. Zwykłą wieżę tutaj, umocnienie. Dobra. Nie jest to może najlepsza sytuacja, ale musimy sobie poradzić tym, co mamy. O, jeszcze ten ze skorpionem, niedobrze. Kamienną skórę definitywnie zrzucamy tutaj. Tak. Jedno obrażenie mniej na to. Może nie wydawać się, że to jest dużo, ale... Zdecydowanie, jeśli dużo tego naładujemy na Karexa, to będziemy mieli szansę przetrwać bezproblemowo. Tylko, że on już jest mocno ranny. Niestety jedynym gościem, którego kojarzę, że może jakkolwiek leczyć swoje jednostki, jest właśnie generał. Tym razem nie gramy, ale ostatnio próbowaliśmy swoich sił jak on. I dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, to był już... No, nawet nie pamiętam kiedy ostatnio. No już, po prostu mówiąc, trochę czasu minęło. Przecież cały mój wyjazd, tych parę dni jak jeszcze naprawiałem. Sprzęta, jedna mniejsza. I teraz tak, ulepszenie karty. Nie ma co, po prostu się okłamać, musimy. Takie przerowy, klątwa 2. Szczerze, nie wiem, czy to najlepsza opcja. Dobra, elementalistów. Lepsze duchy ziemi. Większa szansa na przeżycie. Tak, tylko rzeczy. I ponownie mam tylko kaczkę. I dwa bunty.
Nie, dobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, dobra, tak. Aktywujemy, co się da. Tutaj trochę złoto. Leleczka wudu i inne rzeczy, niestety muszę poczekać. Dobra. Tutaj kolejna wamszy, tam akolita, żeby cokolwiek było. Uważanie. I gdzie to jest? Sklepik z serem, grzyby, tak, tak. Dobra. O nie, nadciągamy już na etap jaszczurów, czy podpisałem salamandr. Nie jestem na to gotowy, powiem wam szczerze. Nie, jestem totalnie na to gotowy. Widzicie, już nie mamy szczura królewskiego nawet. Ta dwójka po prostu jest tak potężna, że szybko było mistrzostwo. Może gdyby spowiedzieć właśnie dużo banszy dać. Jakieś milion klątwy czy coś, no to było fajne, łatwo. Lepica, niestety. Co bym tu zrobił, nie zrobił? Raczej to też nie pomoże. Karek plus 5 HP, nawet nie wiem czemu tu HP się dodaje. Naprawa tutaj, definitywnie. Niestety nie będzie takie piękne, bo tylko jeden przez to, że wrzuciłem już kartę, ale co? Duży przynajmniej, taki ładny, duży. Kamyczek. Sobie. Tak, tak. Bo pieniędzy aż tak nie potrzeba, co? Może ulepszać umowy. Gorzej właśnie z tym źle, jak widać. Swoim połączeniem mów, czy czymkolwiek, skoro. No i w chwilę rozwalają wszystko, co mam właśnie, jestem głupi. Powinien koszczać się aktywować. Niestety. A teraz już jak na cokolwiek, no. Nie. Jestem po prostu chyba jeszcze zbyt zaspany w tym wszystkim. Nie ogarniam, co się dzieje wokół i inne takie kwestie. No to tyle. Ja już nie mógłbym kaczkę czy innych wysłać, ale... Pewnie kaczka nie ratuje sprawy. Bo za dużo kart, które dosłownie mi blokują dobieranie czegoś potrzebnego, więc... Tak. No, ona ginie na jeden atak, on też zginął na jeden atak. A teraz jeszcze stoi, nic nie robi, no. Totalnie po prostu, GG. No niestety. Może to moja wina, może to wina gry, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, chociaż bardziej przedstawiam, że to moja wina. I w sumie w tym momencie mógłbym się z wami pożegnać. No mówiąc szczerze, ciężko mi stwierdzić, czy da się jeszcze to obronić. W szczególności, że tu idzie jedna z redniejszych bossów, jeśli się nie mylę. Aha, 29 bije Akereksa. A, no to tu idzie jeszcze drugi z nich, który... Nie, dobra, wiecie co, dobra. Naprawdę już starczy tego. Następne podejście, mam nadzieję, będzie lepsze, a póki co... Na tym zakończę spotkanie. Kolejny raz porażka. To bardziej jest takie żenujące i godne pożałowań, naprawdę. Takie wstydliwe to, że jest... A nie, dobra, mam kapłankę, jeszcze zawsze można się bronić. No niestety. Dobra, trudno się mówić, po prostu odpuszczam. Właśnie chodzi o to, że na zerówce przegram, ale dobra. Może następnym razem będzie lepiej. I cóż, w tym momencie już dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mimo mojego nieogarniania i mojego żalenia się na wszystko i... Można powiedzieć delikatnego zaspania, no wam to aż tak nie przeszkadzało. Ale póki co, tak. Widać bym to wybronił, ale trudno. Więc no, trzymajcie się i hej hej.